Dzień dobry, moi drodzy. Jak wielu z Was, jestem w szoku z powodu tego, co się wydarzyło z Wojtkiem Olszańskim. Zachowanie mediów jest haniebne, szczególnie takich jak tego dziennikarza na końcu tego nagrania. Marcinku, synku Osadowski, ten osobnik jest mniej więcej w Twoim wieku, lecz między Wami przepaść w latach świetlnych. Ponieważ Ty niesiesz ludziom prawdę za darmo z powołania serca, ryzykując nieraz być oplutym, pomówionym, oskarżonym, służysz ludziom najlepiej jak potrafisz. Ten zaś sieje zamęt, nienawiść, przy tym uśmiechając się szyderczo. Służy jedynie mamonie. Zwierzęta czują wstrząsy ziemi o wiele wcześniej niż człowiek. Psy zaczynają wyć w całej okolicy, ale wie o tym tylko ten, kto dużo przeżył, w tym też trzęsienie ziemi i też może ocalić tego, kto mu zaufa. Wojciech Olszański usiłuje uratować 40 milionów Polaków, większość z których jest nieświadoma zagrożenia, które na nich czyha. Wojna zewnętrzna, wojna domowa, zniewolenie. Jest prawdziwym wilkiem, kamratem. Wyczuwa niebezpieczeństwo wtedy, kiedy inni go jeszcze nie dostrzegają. To nagrał mój małżonek i powiem Wam, że media nieświadomie przyczyniły się do roznoszenia prawdy. Nie jeden Polak, Polka, usłyszawszy, że ten Wojciech O. przestrzega Polaków przed wojną domową, zechce dowiedzieć się więcej na ten temat. Kochani, bądźmy dobrej myśli, róbmy swoje, wspierajmy Marcina. Pozdrawiam myślących. Ich zabić, mówił wprost Wojciech O. na rynku w Bydgoszczy o posłach pracujących nad ustawą covidową. Nie było reakcji. Ostatecznie Wojciech O. został zatrzymany wczoraj. Zaraz w dniu na żywo porozmawiamy o tym, co się wydarzyło pomiędzy tym, co w Bydgoszczy, a zatrzymaniem, ale na początek Marta Warchoł przybliży sobotnie wydarzenia. Te słowa były głoszone publicznie, tu na bydgoskim rynku. Film opublikował świadek zdarzenia. Jeśli oni zagłosują na tak, to ja, Wojciech O, znany w internecie jako Aleksander, ja chcę ich zabić! Wojciech O niedawno był już w areszcie, ale ten środek zapobiegawczy sąd zamienił na poręczenie majątkowe. W listopadzie mężczyzna został zatrzymany za nawoływanie do nienawiści. Prawa żydowskie! W trakcie manifestacji nie skończyło się na antysemickich wypowiedziach. 11 listopada ubiegłego roku spalono też tekst statutu Kalickiego, dokumentu z XIII wieku dającego przywileje społeczności żydowskiej. Prokuraturze postawienie zarzutów zajęło wówczas 4 dni. To jest kij na poselski ryj! Minioną sobotę Wojciech O. swoje słowa kierował do parlamentarzystów. Posłowie z niedowierzaniem przysłuchiwali się słowom, które padały na bydgoskim rynku. Wojciech O. swoim wystąpieniem nawiązywał do covidowej ustawy, nad którą pracuje Sejm. Jeśli oni 1 lutego zagłosują jak chcą i ustalą tę ustawę, która jest ustawą o wojnie domowej, ustawą o kapo. Według posłów i posłanek historia nieraz pokazała, że groźby mogą zamienić się w czyny. Ja jestem z Łodzi, gdzie 10 lat zanim zginął prezydent Adamowicz, w swoim biurze został zabity Marek Rosiak, to był asystent posła PiSu. Powinien siedzieć w więzieniu, prokuratura pana Ziobry powinna szybko reagować, a to, że ten pan nie siedzi w więzieniu, pomimo tego, że powinien już chociażby za swoje działania w Kaliszu, pokazuje, że prokuratura jest nieudolna. Dlatego pana złożyłam zawiadomienie już dawno do prokuratury i do ABW. Dziwię się, że jeszcze nie siedzi. Wiele razy zawiadomienie do prokuratury na Wojciecha O. składał też Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Najwyraźniej nie boi się polskiego wymiaru sprawiedliwości, a nie organów ścigania. Słowom o chęci zabójstwa podczas sobotniej manifestacji przysłuchiwała się policja. To skazują się na śmierć? I my te listy śmierci
tworzymy! Funkcjonariusze na miejscu nie interweniowali. Nie doszło tam do zagrożenia życia i zdrowia innych osób. Tak naprawdę mówimy o jednej osobie, która oczywiście w sposób kontrowersyjny się wypowiadała. Natomiast my to wszystko rejestrowaliśmy, my wiemy, kim jest ta osoba. Materiały trafiły do bydgoskiej prokuratury. Wstępna analiza przeprowadzona dzisiaj, nagrania, bo de facto jedynie nagranie zostało przesłane do prokuratury, wskazuje, że zachodzi takie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Wczoraj wieczorem bydgoska policja poinformowała o zatrzymaniu Wojciecha O. Marta Warchoł, TVN24. Rozwinięcie i pogłębienie tej historii teraz w relacji Mariusza Sidorkiewicza. Mariusz, Wojciech O. został zatrzymany wczoraj. Jak słyszymy, wieczorem policja o tym poinformowała. Co my więcej o tym zatrzymaniu wiemy? Został zatrzymany na stacji benzynowej na autostradzie w pobliżu Warszawy. Rzeczywiście wczoraj około godziny 19.30, jak informuje policja, mężczyzna był kompletnie zaskoczony, nie stawiał oporu, podporządkował się poleceniom policjantów. To dobrze, choć jego zachowanie wyglądało zupełnie inaczej niż to z manifestacji i z tego, z czego znamy go w internecie. Tam robi z siebie bardzo twardego faceta, bohatera, ale powietrze zeszło, kiedy spotkał się z mundurowymi. Wczoraj 19.30 został zatrzymany, mówisz, a czemu nie po tym, co mówił w Bydgoszczy? No to rzeczywiście zastanawiające. Przecież policjanci zabezpieczali sobotnią manifestację na Starym Rynku w Bydgoszczy i byli świadkami tych, nie waham się użyć tego określenia, haniebnych słów, których używał Wojciech O. On był wulgarny, ale to nie jest chyba największy problem. Najpoważniejsze jest to, że nawoływał przecież do zbrodni zabójstwa posłów, którzy procedują nad prawem covidowym. Możemy różnie oceniać postęp tych prac, możemy różnie oceniać projekty ustaw, ale wszystko to zmierza do tego, aby zapanować nad pandemią i skutkami pandemii. Tymczasem Wojciech O. groził śmiercią tym, którzy w ogóle tą problematyką się zajmują. Policjanci nie zareagowali. Jak tłumaczą, nie zareagowali dlatego, że nie doszło do naruszenia porządku publicznego. Chodziło o to, aby zgromadzić materiał dowodowy, czyli nagrać, co wygaduje Wojciech O., przeanalizować pod kątem prawnym i dopiero wtedy podjąć stosowne decyzje. To trwało 2 doby. No i teraz pomówmy o tym, co wydarzyło się pomiędzy właśnie tym, co działo się na rynku w Bydgoszczy w sobotę, a wczorajszym zatrzymaniem, bo pan Wojciech O. nie zamilkł, nie przeprosił, absolutnie nie spokorniał. Być może spokorniałby, gdyby został zatrzymany na miejscu. Tę pokorę, co powiedziałem, widać było już podczas zatrzymania. Dopiero po 2 dniach trafił do policyjnej izby zatrzymań, a przez te 2 dni zachowywał się tak, jakby był bardzo zadowolony z siebie. Bynajmniej nie wycofał słów wypowiedzianych podczas sobotniej manifestacji, a więc to nie były słowa wypowiedziane w sposób niekontrolowany, pod wpływem reakcji tłumu, będąc na fali, czy uniesionym właśnie reakcją antyszczepionkowców, którzy w tej manifestacji występowali, czy uczestniczyli. Wojciech O. dokładnie, czy może jeszcze mocniej te słowa powtórzył podczas streamingu internetowego. Co więcej, podczas jego wystąpienia w internecie, dzień po manifestacji, wygrażał, i to w sposób naprawdę niewybredny, posłowi Platformy Obywatelskiej, Pawłowi Olszewskiemu, który zapowiedział, że w związku z sobotnią manifestacją zawiadomi prokuraturę. Wojciech O. to rzeczywiście zdecydowanie typ, nie chcę powiedzieć niepokorny, niereformowalny. Pod jakim zarzutem jest zatrzymany teraz? Jak policja zakwalifikowała to? Z jakiego powodu formalnie go zatrzymuje? On czeka na przesłuchanie. Jak powiedziałem, jest w policyjnej izbie zatrzymań. Cały czas trwa analiza prawna, ale bez wątpienia, bo to zapowiadają już policjanci, zostanie mu ogłoszony zarzut nawoływania do popełnienia zbrodni, w tym przypadku zbrodni zabójstwa. Ci, którzy mają być zabici, to właśnie posłowie procedujący nad prawem covidowym. To po pierwsze, a po drugie ma także usłyszeć, jest taki szczególny przepis w kodeksie karnym, zarzut wymuszenia, zaniechania pewnych czynności urzędowych. Mówiąc bardziej po ludzku, Wojciech O., grożąc posłom, próbował ich odwieść od podejmowania pewnych decyzji, głosowania nad konkretnymi ustawami, co także jest przestępstwem.
W grę, jeśli chodzi o ten katalog zarzutów, wchodzi także znieważenie parlamentarzystki Lewicy, ale tu jeszcze wiem, że jest to analizowane. W każdym razie w świetle tych zarzutów, o których już wiemy, że zostaną ogłoszone, mężczyźnie będzie groziło do 3 lat więzienia. Jeszcze dziś ma być przesłuchany i po przesłuchaniu zapadną ewentualne decyzje o kierowaniu wniosku o tymczasowy areszt. Mariusz, to jest mowa o tych ewentualnych przyszłych zarzutach związanych z działalnością pana Wojciecha z ostatnich dni, ale to jest osoba, która już zarzuty na koncie ma. Jakie? W jakiej sprawie? Za co? No, te zarzuty, które już zostały Wojciechowi postawione, dotyczą wydarzeń w Kaliszu w połowie listopada. Wtedy narodowcy manifestowali w związku z kolejną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Wtedy ta manifestacja to był występek antysemicki. Wówczas uczestnicy z Wojciechem, ale nie tylko, na czele manifestowali swoją nienawiść do osób narodowości żydowskiej. Mówię nienawiść, dlatego że wtedy było także nawoływanie do zabijania, wtedy do zabijania osób pochodzenia żydowskiego. Wtedy Wojciech O. i 2 innych organizatorów tej manifestacji został zatrzymany, usłyszał zarzuty. Wtedy trafił nawet do aresztu, ale po 2 tygodniach sąd ten areszt zamienił na kaucję. No i Wojciech O. wrócił na wolność. Być może ten powiew wolności powoduje, że mężczyzna cały czas czuje się bezkarny, ale być może to się zmieni. Będziemy do Bydgoszczy wracać. Bardzo ci, Mariusz, dziękuję za relację. A teraz w dniu na żywo